Jak zrobić kawę kuloodporną? Kawa może być dowolna, twoja ulubiona. Trzeba do kawy zaparzonej dodać łyżeczkę czegoś, co u mnie na sklepie nazywa się energia do kawy. To jest masło sklarowane i olej kokosowy i jeszcze parę dodatków. Jak to działa? Zapewnia mózgowi kalorie. I można pościć przez cały dzień, nie czuje się głodu. Jak ktoś ma kłopoty z tym, że się obżera rano pączkami, żeby się obudzić, kawa z pączkiem albo z croissantem, to niech przejdzie na kawę kuloodporną. Energia do kawy jest u mnie na sklepie i więcej szczegółów tam. CEJROWSKI.COM /sklep. Zdrowe! To, co się dzieje na południowej granicy amerykańskiej. Dzisiaj mieliśmy korespondencję z Tajpej i wywiad, który przeprowadził Ryszard Zalski z byłym, chociaż tu stawiamy rozmaite znaki zapytania, byłym oficerem amerykańskich wojskowych służb specjalnych, czyli komandosem, który stał się dziennikarzem, który powiedział, że przez południową granicę amerykańską w dużej ilości młodzi, sprawni Chińczycy przechodzą, których na jego wyczucie to są bardziej nie spragnienie Ameryki wolności, tylko wojsko. Wojsko i prezydent Salwadoru, jeśli nie mylę, bardzo dobrze wyedukowany, sprytny, fajny gość, świetnie po angielsku mówi, no musiał być z jakiejś Salwador, malusieńki kraj w stanie zawieszenia bądź ciągłej wojny, bo tam gangi panują. I prezydentem Salwadoru został bardzo sprawny intelektualnie gość. No taki jakby z Ameryki przyjechał tam, zna świat. On wskazał na to, że imperium tego rozmiaru i tego znaczenia, jakim są Stany Zjednoczone dla całego świata, nie pada od naporu zewnętrznego, tylko wróg musi być w środku. To samo powiedział w kampanii wyborczej Trump. Udzielił kilku wywiadów i to jest też fraza, która u niego na wiecach wyborczych się pojawia, że musimy, żeby Stany Zjednoczone nie padły, to musimy zniszczyć wroga, który jest na naszym terenie. I jednym z wrogów, który jest na naszym terenie, to są przeróżne organizacje, które przeszły przez południową granicę. Dlatego południowa granica jest bardzo ważna. Strategicznie, militarnie jest ważna. Gangi, które kontrolują domy publiczne i narkotyki. Zbrojne ramię karteli, czyli taki gang właśnie z Salwadoru najgorszy, MS-13. Potwór to jest. Oni tam ćwiczą młodych chłopaków w robieniu takich rzeczy, że ja nawet w radiu nie powiem. No, podobne rzeczy, jak państwo by koniecznie chcieli poczytać, na Wołyniu się działy, na Polakach. To, co oni robią. Czyli nie tylko zabiją człowieka, ale jeszcze posuwają się do takiego okrucieństwa, którego byś nie był w stanie byś nawet przeczytać na ten temat. Nie jesteś w stanie. To jest jeden typ wroga, który przychodzi, ale też od kilku lat widzimy, że przychodzą młodzi Chińczycy i to są najprawdopodobniej członkowie armii chińskiej, którzy sobie przez te granice przechodzą. No, mają komórki, mają sposoby połączenia między sobą, komunikacji, mają język, którym większość Ameryki nie włada. To jest sytuacja taka jak w bitwie o Anglię, kiedy polscy piloci dywizjonów 302, 303 rozmawiali między sobą po polsku i Niemiec w związku z tym nie rozumiał, co oni mówią. Gdyby mówili po angielsku, to Niemiec by rozumiał, co mówią i mógłby się lepiej bronić. No i mamy w Stanach Zjednoczonych nie wiemy ile tysięcy, a może milion Chińczyków, którzy jak dyktator Xi zawoła, to oni coś zrobią. A co mogą zrobić? Ciekawostka pierwsza z brzegu. Już ją mam. To jest jakiś nowy rodzaj wojny, to o czym opowiedziałeś. Otwarte granice i nagle na twój teren wlewają się ludzie pod pozorem, że oni szukają lepszego życia, ale wśród tych ludzi głównie na przykład mężczyźni, a nie całe rodziny. I nagle z Chin, a nie z Salwadoru przechodzą przez południową granicę amerykańską. Do Europy też się wlewają masy ludzi. Nowy rodzaj wojny. Uwaga, w Kalifornii odkryli, że zginęło 30 ton materiałów wybuchowych, które jechały pociągiem chyba ze stanu Wyoming. Oficjalnie to składnik jakichś tam nawozów sztucznych, ale kto się interesuje robieniem materiałów wybuchowych w domu, jakby ktoś chciał robić bombę, to w internecie znajdzie informację, idź kup worek nawozu, tam fosforowego, takiego, zmieszaj z czymś i będzie wybuchało. I teraz jedzie pociągiem 30 ton składnika, który jest opisany jako nawozy sztuczne, czy do nawozów sztucznych, ale jednocześnie wszyscy wiemy o tym, również służby, policja, nadzór pociągów, że ten sam materiał może służyć do wyprodukowania materiałów wybuchowych w domu. I połącz te dwie rzeczy. Nie wiedzą, gdzie zginęło. Wyjechało z Wyoming, to tam 2 tygodnie jechało powoli, gdzieś się zatrzymywał, przepinali ten wagon. Cały wagon dojechał do Kalifornii puściusieńki. Obejrzeli plomby. Żadna plomba nie zniknęła, więc musieli sobie zrobić jakąś tam, nie wiem, dziurkę pod spodem albo co, albo mają plombownicę własną. Ktoś, to nie jest operacja dla jednego złodziejaszka z 2 kumplami. Bo 30 ton musisz przeładować z tego wagonu niepostrzeżenie na jakieś ciężarówy i sobie gdzieś to zabrać i zdeponować. To już jest operacja militarna. I to jest nowy rodzaj wojny. Nie czołgi, nie drony, nie rakiety Hamas, tylko to jest nowy typ wojny, że wprowadzasz wojsko na teren wroga. To jest znane z chińskich książek. Zaraz mi przypomnisz tytuł tej książki. Wprowadzić wojsko na teren wroga, uczynić z obywateli państwa, które chcesz zaatakować, wrogów własnego państwa. To jest druga technika, też chińska, ale też nie wyłącznie ich. Czyli 5. kolumnę stworzyć i nagle zorganizować sobie możliwość ataku od środka. Czyli nie było inwazji chińskiej na Amerykę, takiej, na którą czekamy, że samolotami bądź statkami przypłyną, tylko nagle na ich terenie są ci Chińczycy, o których mówił facet, którego zacytowałeś z Tajpej. Mamy tu wojsko na naszym terenie, podejrzewamy, bardzo mocne mamy przesłanki, że wojsko wprowadzili Chińczycy na nasz teren, a my o tym nie wiemy. I przy okazji takie kwiatki jak 30 ton materiałów wybuchowych znika z pociągu. I nikt nie widzi, gdzie to jest. I szukają od dłuższego czasu i nie są w stanie wycyrklować, gdzie to zginęło, gdzie to poszło, gdzie to leży. Bo chcemy wiedzieć, gdzie to leży teraz i kto tam skręca bomby z tego. Nowy rodzaj wojny. A może po prostu to jest nawóz, który służy sprzedawcom. Robert Spalding, tak się nazywał generał, który napisał książkę o tym, że Chińczycy, właściwie nawet każdy kiosk z warzywami jest elementem wojny Chin ze Stanami Zjednoczonymi. Tak. No i te komisariaty, wspominałem o tym, nie wiem, czy w Radiu WNET, czy w felietonie, że komisariat w Nowym Jorku odkryto, nie pierwszy, nie ostatni, kto wie, czy w Warszawie jest komisariat policji chińskiej. Normalnie funkcjonujący komisariat chińskiej policji był i mogłeś sobie tam pójść w Nowym Jorku, wyrobić prawo jazdy chińskie, jak byłeś Chińczykiem na wizie. Nie z obywatelstwem amerykańskim. Potrzebowałeś prawa jazdy i ci wygasło. To szedłeś w Nowym Jorku do komisariatu chińskiego, który prowadziła chińska władza. No i wyłapywali ludzi, dysydentów z terenu Stanów Zjednoczonych. No i to nie jest pierwszy komisariat, to tam sprzed 2 czy 3 miesięcy historia, wtedy to w Ameryce głośne było. To nie był pierwszy wykryty. O tym się dowiedzieli dziennikarze, sprawa się zrobiła głośna i wtedy kongresmeni zaczęli szukać i się okazało, że tak, no nasze służby wiedzą, że już kilka takich przypadków mieliśmy. A to ilu je wykryliście jeszcze? No nie wiemy, całą masę, bo to jest nowe dla nas zjawisko. Nie przyszło nam do głowy, że Chińczycy mogą mieć komisariaty w Nowym Jorku i innych miastach. No dobrze, to jest czas na zasadnicze pytanie, bo jest oblężenie z wewnątrz, z zewnątrz, ze wszystkich stron. Tak. Czyhają na naszą wolność. Gdzie uciekamy? Tak. Konkluzja jest, ja to pytanie dostaję w zagęszczeniu maksymalnym w tej chwili. Kiedyś ludzie pytali po odcinkach BOSO, panie Wojtku, takie piękne rzeczy pan pokazuje, gdzie ja mam se pyknąć na emeryturę? Kupię sobie jakiś mały domek gdzieś tam nad oceanem, to ja wtedy powiedziałem, no Kostaryka jest takim miejscem, gdzie są całe osiedla dla emerytów i z Ameryki przyjeżdża Polonia też. Jak ktoś był lekarzem, adwokatem w Chicago, 2. czy 3. pokolenie Polaków, mówiących wciąż po polsku, to są w Kostaryce kolonie domów dla emerytów, służąca przychodzi ci posprząta tak jak w hotelu codziennie rano kostarykańska i Kostaryka jest spokojnym krajem, taka Szwajcaria Ameryki Łacińskiej. No i tam sporo ludzi się osiedlało w jesieni życia, żeby ominąć polską zimę, żeby ominąć brzydką zimę w Chicago, se kupowali cały dom, już tam zostawali na resztę życia. To było moje wskazanie. A w tej chwili ludzie pytają o to, dokąd uciekać i zawsze odpowiedzią, dokąd uciekać z komuny, jak już nie mogę. No do Ameryki. Z Kuby. do Ameryki, z Wenezueli do Ameryki, z Chin czy z Korei, jak ci się uda uciec, z okropnego jakiegoś miejsca, czy z Afryki, dokąd? Zawsze się uciekało do Ameryki. Jak Ameryka padnie, nie będzie dokąd uciekać. A zegar tyka.